Urodzona w roku 1751 we Francji, święta Julia od dzieciństwa objawiała wyjątkową inteligencję i pobożność. Mając 14 lat złożyła śluby czystości, potem zaczęła pracować, aby zapewnić środki utrzymania rodzinie, która straciła wszystko i popadła w biedę. Rok 1773 odmienił całe jej życie. W tym to roku bowiem usiłowano zamordować jej ojca, co wywołało u niej ogromny wstrząs. Nie poddała się jednak i nadal prowadziła życie głęboko duchowe, energicznie walcząc przeciwko terrorowi zapoczątkowanemu przez Jakobinów w dniach reformacji francuskiej. Kiedy nastały spokojniejsze czasy, świątobliwa ta niewiasta założyła instytut sióstr pod wezwaniem Matki Boskiej. Celem instytutu było nauczanie i wychowywanie dziewcząt, a zwłaszcza przygotowanie do zawodu nauczycielskiego osób religijnych. W roku 1804 Julia została cudownie uleczona z paraliżu, na który cierpiała przez 22 lata. Mogła teraz umacniać i poszerzać swój instytut. Julia musiała ciężko walczyć w obronie nowoczesnych idei swego instytutu, którego filie powstawały na całym świecie. Wyczerpawszy siły w służbie Bożej, zmarła w opinii świętości 8 kwietnia 1816 roku. Panie nasz Boże, spraw, aby Twoja wierna oblubienica, święta Julia, rozpaliła w nas ten sam płomień Twojej miłości który ożywiał ją i jej towarzyszki na wieczną chwałę Twojego Kościoła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.